Alek Barcewicz, witam i zapraszam. Wygrana Donalda Trumpa w wyborach w USA to jedno z największych zagrożeń dla świata, uważa sekcja analityczna magazynu The Economist. Tygodnik alarmuje, że kandydat republikanów może zagrozić globalnej gospodarce i podnieść poziom napięcia politycznego w Stanach Zjednoczonych. A moimi gośćmi są Roman Rewald, kancelaria Weil, a w przyszłości prezes amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Witam oraz Jerzy Strzelecki, Delta Capital Group i uczelnia Łazarskiego, znawca realiów politycznych w USA. Witam serdecznie. Witamy. Czy ten alarm jest zasadny, panie mecenasie? No, zależy jak się na to spojrzy. Jak pan czyta program Trumpa, to także nie wygląda. Może się nie zgadzać z niektórymi postanowieniami, ale on jest programem, który jest programem politycznym. Natomiast jak się słucha tego, co Trump mówi jako entertainer, jako showman, no to jest poważny problem. Ostatnio zaatakował TPP, mówiąc, że nie będzie go stosował, mimo że jest podpisana umowa transpacyficka i ma podobne poglądy bardzo, bardzo radykalne, a przede wszystkim jest nieprzewidywalny. No właśnie. No i nie mówi prawdy. To są jego poważne zarzuty. To rodzi pewne obawy co do tego, jaki będzie prezydentem, czy będzie w stanie w zasadzie iść w kierunku, który jest w interesie Stanów Zjednoczonych, powiedziałbym. Tymczasem pan chyba nie ma obaw, raczej ma nadzieję. Znaczy ja uważam, że odwracając to, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest najlepszą rzeczą, jaką Ameryce się może zdarzyć. Tak? I gdybym miał polemizować z ekonomistą, powiedział, że zagrożenie w ogóle płynące ze strony Trumpa w porównaniu z zagrożeniem płynącym z polityki monetarnej Mario Draghi czy Janet Yellen jest w ogóle żadne i dla mnie ekonomist się kompromituje, wygłaszając takie tezy. Na Trumpa można bardzo różnie patrzeć, jako na entertainera i tak dalej, i tak dalej. No ja bym, że tak powiem, sugerował szersze przyjrzenie się Trumpowi, bo jak się spojrzy na przykład na ludzi, którzy go popierają, tak, którzy pokrywają właściwie olbrzymi spektrum polityki amerykańskiej. Popiera go, jak się słucha, nie poparł go oficjalnie w sensie endorsement, ale w kilku wywiadach wyraźnie mówi o nim z wielką sympatią, jako o świetnym facecie. Rudy Giuliani. Poparł go Ben Carson, któremu jeżeli byśmy patrzyli na Bena Carsona szczegółowo, no to jeżeli Trump jest taki, jak go prasa opisuje, faszysta, rasista i tak dalej, no to nie zasłużyłby na poparcie Carsona. Popiera go Jeff Sessions, ale popiera go jest, Sarah Palin, czyli królowa ruchu Tea Party. No, popiera go endorsement, który specjalnie idzie negatywnie. Absolutnie tak, Sarah Palin. Absolutnie ale z drugiej strony no, większość establishmentu, ja czytam, śledzę ja i... Co ja czytam. Właśnie, i że większość, no, co my czytamy, większość establishmentu jednak też republikańskiego jednak no, obawia się tej kandydatury, Mitt Romney między innymi. No tak, ponieważ istnieje takie zagrożenie, że Trump może wywołać tak negatywną reakcję, że republikanie nie tylko nie zdobędą fotel prezydenta, bo Trump przegra z jakimkolwiek innym kandydatem z demokratów, ale również to się może przenieść na wyniki wyborcze republikanów w Senacie i w Kongresie. Więc jest duże zagrożenie. Partia Republikańska ma twardy orzech do zgryzienia. Musi w swojej mądrości ustalić, czy jest w stanie wydać się na hazard, że Trump może narazić ich na ogromną klęskę wyborczą. Jedynym problemem tak. Partii Republikańskiej, jedynym hazardem, który narazi republikanów na gigantyczną klęskę wyborczą i dopuści Hillary Clinton do Białego Domu, co jest związane z mianowaniem 2 do 3 sędziów Sądu Najwyższego w najbliższym czasie, co powoduje, że Ameryka będzie na trwale, że tak powiem, umieści się w obozie socjalistyczno-progresywistycznym i odejdzie od, że tak powiem, dzieła, fundamentów ojców założycieli, jest Mitt Romney i tak zwany republikański establishment. I to tak mówi wiele członków tego establishmentu. Newt Gingrich. Czyli już wśród republikanów socjaliści to ale, nowa wiadomość. Ja mówię o Hillary Clinton przecież. No. Hillary tak, Clinton ale jest właśnie niewątpliwie, podobnie jak Bernie Sanders, to są różne kolory
socjalizmu. No dobrze, ja mam dodatkowe pytanie. W socjalizmie to możemy porozmawiać w Polsce zupełnie inaczej niż Amerykanie to robią. Pan, pamiętam, określał się jako zwolennik nurtu reaganowskiego w amerykańskiej polityce, ale nie przypominam sobie, żeby Ronald Reagan miał jakąś słabość do byłych pułkowników KGB, a Donald Trump jednak ma, mowa o Władimirze Putinie. Proszę pana, to jest, przepraszam to, co pan mówi, no to jest zły dowcip, bo nie ma żadnej sympatii. Mówi, że jest stanowczym i sprytnym przywódcą, który przechytrza i siłowo rozgrywa Obamę i tak dalej. No jeżeli spojrzymy z tego punktu widzenia, na przykład, bo Trumpa można zrozumieć na wiele sposobów. Moim zdaniem Trump jest drugim wcieleniem Reagana, tak? Jest to próba powtórki rewolucji reaganowskiej. Można też nawiązywać do Pata Buchanana, takich izolacjonistycznych elementów z kampanii wyborczej 92-96. Generalnie rzecz biorąc, ja zachęcam do spojrzenia na Trumpa w jeszcze szerszej perspektywie, podobnie jak Reagana, to znaczy, że w historii Ameryki jest konflikt dwóch jakby prądów, zasad czy kierunków. Jedna to są ojcowie założyciele z konstytucją i ograniczeniem władzy, a drugi to jest obóz progresywistyczny stworzony plus minus przez Theodora Roosevelta, Wilsona z głównymi nazwiskami FDR, Johnson, Clinton, Obama, który chce Amerykę zniszczyć i przekształcić ją w socjaldemokratyczne państwo dobrobytu. No. Ja proponuję spojrzenie. Mi porównywał Trumpa do Reagana, bo to obraża wszystkich, którzy są zwolennikami Reagana i nie głosowali wyłącznie ze mną. A Trump jest jeżeli powodem dla poparcia Trumpa jest to, że się obawiamy Clinton, to jest niewystarczający powód. Moim zdaniem Trump jest problemem, ponieważ powtarza rzeczy, to on mówi, że on jest najlepszy, to on mówi, że on sobie da radę z Clintonem, przepraszam, z Putinem i z Chinami. Jednakowoż Trump jest człowiekiem, który bardzo, w sposób bardzo wielkim tupetem potrafi mówić wiele dużo kłamstw, które jak to nazywają Amerykanie, robi tak zwany gaslight, czyli przekonuje swojego rozmówcę o swoim kłamstwie jako prawdzie i przez tupet zdobywa sobie poparcie nawet dla swoich kłamstw. Proponuję właśnie, jak poszerzamy spojrzenie, to proponuję spojrzenie psychologiczne, dlatego że w mediach pojawiły się niedawno ciekawe zdjęcia wnętrz domów Trumpa, nie wiem, czy panowie widzieli. No nie chcę oceniać, ale każdy ma prawo tracić swoje pieniądze według własnego uznania, ale no, przepych taki carski, to ostatni raz widziałem w rezydencji Wiktora Janukowicza, opalonego człowieka. W obronie Trumpa, bo akurat tak. To, że jak on mieszka i jak czym się otacza, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, co mówi, mówi i co wyraża. Jak mówię, Trump ma program ekonomiczny i polityczny zupełnie rozsądny i to jest napisane, można o tym czytać. Natomiast to, co mówi, no, zaprzecza temu programowi, więc można przyjąć taką teorię, że Trump to robi po to, żeby wygrać tych Amerykanów, którzy są poniżej 50 tysięcy rocznego dochodu i są w zasadzie rasistami i mówią, że Trump mówi tak, jak jest, bo tak oni chcą słyszeć. Ale może rzeczywiście ma zamiar zupełnie innego postępowania, jak zostanie prezydentem, ale to jest zbyt niebezpieczne kota dla normalnego Amerykanina. Kota w worku właśnie. Kupujemy. Ja uważam, że nie kupujemy kota w worku. Jak mówię, poparcie, jak się spojrzy na ludzi, którzy popierają Trumpa, to nie jest to żaden kot w worku. Jak mówię, Ben Carson, Jeff Sessions, Rudy Giuliani, była gubernator Arizony Jane Brewster. Nie ma tam żadnego kota w worku. Problem moim zdaniem główny, i to mogę się zgodzić, że tutaj można na to różnie spojrzeć, moim zdaniem problem jest taki, ja to odbiję na Romneya, tak? Moim zdaniem Trump ma rację, że Romney w 2012 roku przegrał przez bycie, powiedzmy, low energy person wygraną kampanię z Obamą, tak? Przegrał. Między innymi dlatego, że nie był street fighterem. Ja przypominam, ja uważam, że to jest oczywiście częściowo powód, dla jakiego Trump jest taki popularny. Trump, jednym z biznesów, którym się zaczynał, był boks, którym się zajmował boks, tak? Między innymi Trump był głównym sponsorem Mike'a Tysona i zresztą można znaleźć obecnie w telewizji YouTube kawałki, gdzie Mike Tyson mówi, że on oczywiście popiera Donalda Trumpa. I moim zdaniem Hillary Clinton, zanim się zorientuje, będzie zniesiona z ringu w ogóle i Trump wygra te wybory bez kłopotu. Kontrowersyjna niż... Jeśli da się opłacić, to może to by się udało, ale obawiam się, że to nie jest takie proste.
Trump jest, może ma znakomite swoje dobre cechy, ale niestety wykazuje się bigoterią, rasizmem, wręcz faszyzmem, który odpycha większość społeczeństwa i Trump przegra wybory dla republikanów, nie tylko prezydenckie, ale również parlamentarne. Ja proponuję jeszcze jeden aspekt. Problem Ameryki polega na tym, że są tam ludzie tak myślący jak pan Rebalt. No jeżeli, przepraszam, jeżeli weźmiemy... Nie tak jak pan. Jeżeli... Spójrzmy się na historię. No jeżeli mam osobiście mówić o swoich własnych poglądach, to jeżeli pan mówi, przejść na tą półkę. Nie, no jeżeli pan mówi o Trumpie jako o faszyście, no to weźmy sobie, niedawno zresztą był w Wall Street Journal artykuł specjalisty na ten temat, mówiący, to oczywiście jest fałszywe spojrzenie. Jeżeli się spojrzymy na hasło, główne hasło Mussoliniego, do którego cały faszyzm był skonstruowany, wszystko przez państwo, nic poza państwem, no to kto jest faszystą w Europie, w Ameryce? Demokraci? Z programem Hillary Clinton, tak zwany, że dziecko musi wychowywać cała wioska, czy Trump, który jest powrotem do amerykańskiego, do indywidualizmu. Pan Obama powiedział didn't build it, he didn't build it. Trump, ludzie głosują na Trumpa, bo on jest uosobieniem tego, że zbudował właśnie, on jako przedsiębiorca zbudował... Bo on tak mówi, za 200 milionów dolarów, które odziedziczył swojego ojca. Zostawmy panowie na boku faszyzm. Proponuję tutaj inny aspekt. Co zwycięstwo Trumpa będzie oznaczać dla Polski? Dlatego, że ona imigrantów nie lubi, więc wiz nie zniesie. No, chyba, że zatrudni Polaków nielegalnie, jak już to robił. Wie pan, ja jestem zawsze zdania, że niezależnie kto będzie wybrany w Stanach Zjednoczonych, to prędzej czy później usiąść przy biurku w Oval Office, zobaczyć, jakie są realia i robić to, co jest w interesie Stanów Zjednoczonych. A akurat to dla Polski jest na ogół pozytywne, ponieważ interes Stanów Zjednoczonych jest popieranie demokracji, wolnego rynku. Natomiast jest jedna różnica, która odróżnia Trumpa od innych kandydatów do tej pory i pewnie przyszłych. Jego stosunek do spraw imigracyjnych. On jest przeciwnikiem imigracji, więc za jego kadencji pewnie nie będzie zmiany prawa imigracyjnego, takie, które by dało Polakom na przykład możliwość wjazdu bez wiz do Stanów Zjednoczonych, bo bez reformy prawa tego się nie da zrobić, a przeciwnik prawa migracyjnego na pewno nie zreformuje tego właściwym kierunku. Więc taki jest drobny element, który powoduje, że Polacy mogą odczuć różnicę, jak Trump zostanie prezydentem. A drugim elementem, ja tylko dodam właśnie, jest to, że Trump jest za tym, żeby zmniejszyć obecność wojsk amerykańskich wszędzie, w tym właśnie w Europie. Natomiast władze Polski są za poszerzeniem, bo Rosji się boją. Pan Jerzy Strzelec. Ale wracając jeszcze do pierwszej, ja się zgadzam, że tak może się stać coś do wiz, co do kwestii imigracji. Natomiast oczywiście również z punktu widzenia polskiego, spójrzmy na to inaczej, Trump, prezydentura Trumpa oznacza zaprzestanie nacisków Waszyngtonu, administracji Obamy na otwieranie granic europejskich i na emigrację europejską. Tak? Więc z tego punktu widzenia, jeżeli spojrzymy na stosunek rządu polskiego do spraw imigracji europejskiej, otwartych granic i tak dalej, to moim zdaniem akurat wygrana Trumpa jest pozytywna. W sensie wiz polskich ma pan W interesie narodu polskiego, nie niekoniecznie rządu polskiego. Mogą być tutaj pewne różnice. Co do kwestii Rosji, potencjalnie ma pan rację, no bo po prostu, wie pan, no, moim zdaniem Trump jest pierwszym człowiekiem, i to na różne sposoby się może zdarzyć, tak? Który przykłada do ambicji imperialnych amerykańskich, dzielonych przez Hillary Clinton i część partii republikańskiej, no pewne, że tak powiem, instrumenty księgowości i się powiada, czy nas, jak mamy 19 miliardów długu, na to stać. Ja przyznaję, że należę do tych, którzy uważają, że tak zwany imperial overreach, jak to nazwał kiedyś Paul Kennedy w swojej słynnej książce o Ameryce, no jest problemem Ameryki, tak? I przy 19 miliardach dolarów mogę się spojrzeć na to tak. Czy chcemy, żeby, czy bardziej się boimy, że Ameryka ograniczy się w polityce zagranicznej i na przykład nie będzie tak intensywnie wydawała pieniędzy na Ukrainę, czy wolimy, żeby Ameryka zbankrutowała i w ogóle przestała móc wydawać pieniądze na jakiś czas w okresie amerykańskiej smuty,
mogła wydawać pieniądze na przedsięwzięcia międzynarodowe. Tutaj imperializmem, a rozszerzanie wolności i demokracji na świecie, bo to jest w interesie i w zamiarach amerykańskich, więc imperializm tutaj ma nic wspólnego. Czy świat się zawali, jeżeli Donald Trump zasiądzie w Białym Domu? O tym rozmawialiśmy dzisiaj z Romanem Rewaldem i Jerzym Strzeleckim. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.